Cześć, tutaj Emilia, witajcie na moim kanale. Lilla Veneda to tragedia Julka Słowackiego, napisana w pięciu aktach. Została napisana w 1839 roku i wydana rok później w Paryżu. Warto zaznaczyć, że utwór ten napisano po powstaniu listopadowym, a utwór ma charakter historiozoficzny, co oznacza, że odnosi się do filozofii historii. W tym konkretnym przypadku chodzi tutaj o teorię podboju, o której opowiem później. Czysto fabularnie Lilla Weneda to utwór opisujący najazd Lechitów na Wenedów. Akcja utworu rozgrywa się w rejonie jeziora Gopło, czyli na terenach dzisiejszej Polski w czasach przedhistorycznych. O, o, tutaj jest Gopło. O, tutaj jest Gopło. O, tutaj jest Gopło. Warto wiedzieć, że w tym samym miejscu rozgrywała się akcja Balladyny. W prologu poznajemy dwie siostry z plemienia Wenedów Lilę i Rose. Z ich rozmowy dowiadujemy się, że trwają walki Wenedów z najeźdźcami Lechitami. Roza jest wieszczką i przepowiada klęskę całego rodu Wenedów, w tym śmierć samej Lili. Potem wchodzi dwunastu harfiarzy, którzy przekazują siostrom następujące wieści. Ich ojciec, król Derwit, został wzięty do niewoli razem z ich braćmi, z Lelum i Polelum. Lelum i Polelum to bliźniacy. W pewnym momencie Lille wychodzi, a Rosa zostaje sama z harfiarzami i wieszczy. I noc okropności mściwa, i wiek haraczu. Pół rycerzy od piorunów zginie, pół od miecza. Wódz dwie głowy mieć będzie, jedna człowiecza. Drugą głowę trupią wódz mieć będzie. Ja ostatnia zostanę żywa, ostatnia z czerwoną pochodnią i zakocham się w rycerzy popiołach i popioły mnie zapłodnią, a swatami będą dęby z płomieniem na czołach, a łożem ślubnym będzie stos rycerzy. Kto konając we mnie uwierzy, skona spokojny, ja go zemszczę lepiej od ognia i wojny, lepiej niż sto tysięcy wroga, lepiej od Boga. Roza przypowiada więc, że w ciągu trzech dni zginą wszyscy wynędowie poza nią samą, a z prochów poległych pocznie mściciela. W akcie pierwszym akcja przenosi się na pole pod Gopłem do obozu Lechitów. Tam do obozu wprowadzeni zostają jeńcy, czyli król Derwit ze złotą harfą oraz Lelum i Polelum. Lechici próbują zaczepiać jeńców, zmusić ich do wymiany zdań, ale Wenedowie milczą. Z wypowiedzi Lecha, wodza Lechitów, dowiadujemy się o różnicach między plemionami. Gwinono, patrzę jaki to lód rosły. Ja komar i krew z niego wycedziłem i wycisnąłem w ręku jak cytrynę. Lechici w pewnym momencie domyślają się, że harfa musi posiadać jakąś magiczną moc, jednak Wenedowie nadal milczą. Na Boga, prawdę mówisz, moja lwico, ta harfa musi być zaczarowana. Stary, czy w harfie twojej siedzi diabeł, że tak basz? Na Boga to mruki. Gryfie odprowadź ich do rzymskiej wieży. Jak się wygłodzą, to głos odzyskają. To głuchoniemy jakiś lud gwinono i głuchoniemy król. Na koń! Hej, na koń! Ufundujmy na trupach królestwo. W kolejnej scenie przenosimy się do celi pustelnika, przypominającej wnętrze czaszki olbrzymiej. W celi znajduje się święty Gwalbert oraz jego wierny sługa Ślas. Rozmawiają o klęsce Venedów i dowiadujemy się, że święty Gwalbert przybył z misją ich nawracania i że Lilla, czyli tytułowa nasza bohaterka, przyjęła wiarę chrześcijańską. Następuje także zabawna wymiana zdań między tymi dwoma, a idzie o aureolę widoczną na głowie świętego. Dominy, z czego proszę są promienie, które ty nosisz na głowie? Są ze mnie, mojej wewnętrznej wiedzy i z anioła, co w ciele moim pali się tajemnie. Hmm, myślałem, że te płomieniste koła są z włosów. Ergo nie byłyby z duszy? Domina, a kot kiedyś na puszę, to mu tak iskry z włosów wylatują. W pewnym momencie do celi wpada sama Lilla, Veneda, prosząc o pomoc w związku z wzięciem jej rodziny w niewolę. Ty mój poradnik, jedyny obrońca, nieszczęśliwego ojca mam w niewoli, braci w kajdanach. Cóż ja ci poradzę? Powiedz, że czym są twoje wielkie bogi, jeśli nie mogą mi dopomóc biednej? Luźnij, dziewaczko, bóg w osobie jednej. W końcu święty decyduje się ruszyć palcem w sprawie Venedów, ale tylko jeśli Lilla złoży śluby czystości, co oczywiście czyni. Wychodzą z chaty, a ślaza zostaje sam i zastanawia się nad swoim losem. Diabeł mi każe służyć u człowieka, co mnie suchymi korzonkami głodzi. Wychudłem jak szczep. Człowiek się raz rodzi. Pamiętaj o tym dobrze, mości ślazie, żeś się urodził i raz się umiera. A teraz niech te cele biorą diabli. Już niepotrzebna mi. Niechaj się pali. Podkłada ogień pod ścianę i zapalającej się celi wychodzi kolejnej scenie wracamy do obozu Lechitów, do sali w rzymskiej wieży, gdzie Gwinona, żona Lecha, namawia męża, by zabił jeńców. Cóż robić z tymi ludźmi żelaznymi? Ulec mi nie chcą. Cóż robić, Gwinono? Rada jest moja. Zbyć się ich na zawsze. Co, pozabijać? Znów się zdrygasz mężu i w czynach boisz się ostateczności? W tym dialogu w bardzo jasny sposób widać odniesienie do Macbetha Szekspira. Następnie Gwinona chce odebrać Derwidowi harfę, ale ten oczywiście tak łatwo jej nie odda. Słyszałam, że ty masz w tej harfie ducha, który zgaduje przyszłość, to prawda? Mam w harfie ducha, co zgaduje przyszłość. Każ mu wystąpić, niech go zobaczę. Póki ja żyję, ten duch w harfie będzie. No, jak ty umrzesz? Do nieba uleci. Ja mogę ci dziś pozbawić życia. Ja tego ducha widzieć chcę. Rycerze, przenieście jemu pić. Niechaj się ożywi. Ty mi wywołasz z harfy tego ducha, inaczej klnę się na hekatę i trzy starki, co w piekle krwawymi nożami nic przecinają ludzkiego żywota, że zginiesz. Nigdy, o nigdy, piekielna, ty nie usłyszysz pieśni niewolnika. Nigdy ta ręka od łańcuchów sina strun się nie dotknie. Nigdy moje oczy łez nie wyleją, póki te łzy moje mogą posłużyć wam na wywołanie z ust okrwawionego serdecznego uśmiechu. O, nie! Nigdy wy z króla niewolnika nie uczynicie służalca harfiarza! Ten starzec śmierci chce. Wydrzeć mu oczy. Czekaj, niech spojrzy jeszcze raz na ciebie tymi oczyma co będą wydarte. Precz z nim. Przez me oczy wyłupione, niech na ciebie patrzy Bóg. Mało tego, po tym jak Derwida zabrały strażek, Winona daje dalsze rozkazy. Zawołaj mi tu kraka i arfona. Niech z tą złotą harfą przyjdą się bawić, a najmłodszemu Gwinkowi zanieść oczy wydarte, niech z nimi poigra. Wtedy do sali wchodzi Lilla z Gwalbertem. Lilla zaczyna prosić Gwinonę o łaskę dla jej rodziny, ale ona się oczywiście na to nie zgadza. W trakcie rozmowy wprowadzają z powrotem Derwida z wyłupionymi już oczami. Wtedy zawierają układ: Jeśli Lilla trzy razy wybawi swojego ojca od śmierci, ten zostanie uwolniony. A Gwinona zgadza się na to, chyba tylko dla własnej uciechy. Dziwne wyzwanie. Słyszeliście wszyscy? Tam mnie dziewczyna wezywa. Już miałam oddać ci ojca, bo ten łachman stary stał mi się wcale niepotrzebny. Teraz o niego będą toczyć się turnieje. Świętemu Gwalbertowi to wszystko co słyszy nie mieści się w głowie, dlatego rzuca klątwę na lechitów. W akcie drugim przenosimy się na pobojowisko po walce, gdzie Roza pali trupy, a Ślaza się tam po prostu błąka bez celu. Gdy Roza się na niego napotyka, zaczyna mu wieszczyć. Mówi Ślazie, że zabije człowieka i ukradnie jego zbroję, a potem ukradnie złotą harfę Derwida. Co więcej... I słuchaj, jeśli z bolu harfa jęknie, jeśli jęknie ojcu mojemu kradziona, ty ją utulisz w płaczu jak dziecko. I skona, ojciec mój, ale harfa zwycięży narody, pamiętaj! Po czym Roza odchodzi, Ślaza jest przerażony, ale przyjmuje swój los. Aby przestać się choć trochę bać, Ślaza postanawia zdjąć zbroję z jednego z trupów i założyć ją na siebie. Okazuje się jednak, że nie był to do końca trup, bo musiał go dobić. Ten obywatel, co mi dał te zbroje, chciał spać. Musiałem dobić nieboraka, więc ja zabiłem. Nie, tylko dobiłem. Gdzieś w przekazaniach boskich nie dobijaj. Tym samym Ślaza stał się mordercą i złodziejem. Tymczasem władca Lechitów dowiaduje się, że jeden z jego najdzielniejszych wojowników, Salmon, nie żyje. To właśnie jego dobił Ślaza i jego zbroję założył. W tym samym momencie Gwinona na dziedzińcu każe strzelać do przywiązanego za włosy do drzewa Derwida. Mamo, ja nie chcę więcej tego starca bić kamykami. On się już nie rusza. Krak, jak wyrośniesz, będzie z ciebie baba. Nie, mój braciszek Arfon będzie babą, a ja będę rycerzem sławnym jak papa. Chcesz być rycerzem, a kiedym kazała wziąć łuk i trafić w serce tego staruszka, to skowytałeś jak psiątko. Nie, mamo, nie, ja żałuję tego staruszka, Dobrejku. Wstydź się, czy rzykiem jesteś, czy chłopakiem. Cóż ten staruszek zrobił tobie, Gwina? Co? Nie pamiętasz już, kraku, Salmona? Salmona, co cię nieraz na rumaku sadzał i uczył harcować? Ten stary zabił Salmona, Salmon już nie wróci! Ten stary zabił Salmona? A widzisz, już rączki ściskasz w kółak, już żeś gniewny. Arfonie, daj łuk braciszkowi, daj mu, on lepiej strzela niż ty. Ja sam trafię! Idź baw się z Harfą, daj łuk braciszkowi. Na i miesz w serce, w serce. Wiesz gdzie serce? Wiem, mamo, bo mi teraz głośno puka. Wtedy wchodzi Lech i Lilla, więc do strzału ostatecznie nie dochodzi. Małżonkowie kłócą się, a w pewnym momencie Winona nawet grozi, że się zabije. Lilla w końcu przerywa ich kłótnie i namawia, by powrócić do zakładu o życie jej ojca i proponuje to, co następuje. Taką wam straszną rzecz wynajdę, myślą. Taką rzecz powiem, że wy struchle jedzie. Na samą pierwszą myśl o tej okropności. Słuchajcie tylko. Słuchajcie! Ten starzec ma dzieci. Dzieci te u was w niewoli. Dwóch macie synów tego starca w rękach. Otóż wybierzcie z nich, którego losem dajcie mu w ręce topór wyostrzony i niech o sto kroków stanie i toporem rzuci na ojca. Co? 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 Co wy pozwalacie? Jeden z braci ma więc rzucić toporem w ojca z odległości stu kroków, by odciąć go od drzewa, do którego jest przywiązany za włosy. Istnieje oczywiście ogromne prawdopodobieństwo, że nie trafi i zabije Darwida. ona natomiast zgadza się oczywiście natychmiastowo. Dwaj bracia zostają wprowadzeni na dziedziniec skuci łańcuchem. W tym momencie rozpoczyna się akt trzeci, na wstępie którego dowiadujemy się ze słów Lecha, że Polelum udało się uwolnić ojca. Lech jest w takim szoku, że zwraca się do sługi. Czy wiesz co, sygonie, staj mi pod drzewem, stań tak na celu, niechaj na twoich włosach zaaprobuje oka i miecza. Lechu, jestem łysy. Ty łysy, prawda, to sęk. Wtem słychać trąbkę rycerską, a Lech rozpoznaje w niej trąbkę Salmona, który przecież nie żyje. To oczywiście śladza ubrany w zbroję nieboszczyka. Lech pyta. Jakżeś Salomonie mój uniknął śmierci. Zaraz opowiem, tylko mnie postawcie na moje nogi, na me własne nogi. Tak jestem Salmon, Salmon bez wątpienia. Zaczarowany Salmon, lepszy Salmon niż tamten Salmon niezaczarowany. Jestem Salmona dusza w innym ciele. Odsuńżesze hełmu, niechajcie zobaczą. Oba mój także hełm zaczarowany, jakim się zamknął w nim, tak dotąd siedzę. Przeklęta klatka. Co mówisz? Nie zginę, jeżeli kłamie. Nie ja w hełmie chodzę, ale hełm za mną włóczy się po świecie i będzie trzymał, aż mu się spodoba uwolnić moją głowę, aby jadła. Ten hełm jeść nie chce i ust nie otwiera. Przeklęta diabła machina, panowie, na ogłodzenie człowieka. Rycerze, zrąbcie mu głowę z karku, to nie Salmon. Przysięgam, ości panowie, ja Salmon. Salmon zabity był wczoraj. Ja wczoraj byłem zabity, do śmierci zabity. Nie dobywajcie mieczów, mos panowie, bo jak mnie teraz zabijecie, to już gotówem nigdy nie żyć. Zabijanie to naraz sztuka. Raz mi się udało, drugi raz może mi się już nie uda chodzić po śmierci. Cóż więc? Jesteś duchem? Schowajcie miecze, a powiem czym jestem. Jeśliś nie salmon, to śmierć. Jestem salmon. Więc mów jak salmon. Otóż to jest sztuka mówić jak salmon zaczarowanemu. Któż na ciebie rzucił takie czary? Kto? Wczoraj martwy leżałem na polu, wtem jakaś wiedźma, co paliła trupy, przyszła i wzięła mnie za nogi. To nic, ja byłem martwy, nie mówiłem słowa. Aż mnie ta straszna olbrzymka, dlatego, że byłem martwy, chciała rzucić w ogień, więc ja zacząłem krzyczeć. Więc ta wiedźma puściła moje nogi, więc ja wstałem, więc ona gniewna, że ja nie umarłem, zaczarowała mnie. Wyjęła oczy i dała inne oczy na pamiątkę. Oczy wytarte z kota. Szary, kocie, przez które zaraz zobaczyłem w nocy, że mi już także nosa odmieniła i bocianowi wziąwszy dziób, przypięła do mojej twarzy pomiędzy oczyma. Więc zaraz, wstydząc się takiego nosa, spuściłem na nos przyłbicę. Więc potem chciałem odemknąć, aż moja przyłbica nie chciała i tak, szlachetni rycerze, jeżeli teraz chcecie się przekonać, jak ja okropnie jestem odmieniony czarami wiedźmy tej, to z łaski waszej przyubice mi otwórzcie. O nieba! No cóż, jakże wy mnie znajdujecie? Straszydło chude. Co chude, to chude. Mój pan już na mnie została anatomem. O jakim panu ty mówisz? O jakim? O panu Bogu. Ale ci ta wiedźma mężnego serca nie zaczarowała? Serca? To byłoby już bez potrzeby czarować serce i cóż? Czy nie dosyć takiego nosa? Tyś był najpiękniejszy z moich rycerzy. Dziś brzydki straszliwy. Mm, tylko dajcie mi jeść, a obaczycie, że jak utyję, to nie będę szpetnym. Oby ci pierwszą Bóg przywrócił postać. Wszyscy wierzą Ślazie, poza Gwinoną. Przenosimy się na pole przy lesie, gdzie Lilla żegna się z Lelum i Polelum, którzy zostali uwolnieni. Nadal są skuci łańcuchem, mają udać się do Rozy, która ma im pomóc ten łańcuch zdjąć. I muszę tutaj jakby Pokazać to, jak dziwnie Lilla żegna się z Lelum, bo mówi między innymi: Pamiętaj o mnie o, pamiętaj o mnie! Ja cię kochałam jako siostra twoja. Ja cię kochałam jako wierna kochanka. Dziś cię kocham jak ta, co ma umrzeć. Lilla oczywiście broni się przed pocałunkami z powodu swoich ślubów, czystości, a potem wraca do zamku Lechitów, by uratować ojca przed śmiercią jeszcze dwa razy. W zamku natomiast Gwinona nadal pastwi się nad Derwidem, próbując poznać magiczną moc harfy. Obiecuje mu gwiazdkę z nieba w zamian za tę wiedzę, ale Derwid nie mówi nic konkretnego, poza tym, że przepowiada Gwinonie śmierć za trzy dni. Rozścieczona kłóci się z nim, wyzywają się, Gwinona pluje na Derwida, bije go, aż w końcu każe zrzucić zwierzę na pożarcie wężą. Lilla chwyta złotą harfę i wybiega, by ratować ojca. W międzyczasie Lech dowiaduje się o przepowiedniach Rozy, a Gwalbert straszy ślazę i ostatecznie namawia go, by oddał mu zbroję Salmona. Wtedy dowiadujemy się, że Lilla zaczarowała węża Harfą, co sprawiło, że stały się zupełnie niegroźne. Gwinona wpada w szał i każe przegnać Lilę, a Derwida wrzuca do celi i każe zagłodzić na śmierć. Akt czwarty rozpoczyna się kolejną prośbą Lili o łaskę dla ojca. Lilla po tym, jak została wygnana, powróciła do zamku. Lech na, jej, na prośbę Lili zwraca się do żony: Gwinona, na boga, te łzy miecz mi rozhartują. I ty jej wierzysz, to są łzy zmyślone. Ona dwa razy tak płakała głośno. Za te trzy płacze, ona się trzy razy odśmieje za mnie, jeśli ojca zbawi. I cóż ci ludzki śmiech Gwinona szkodzi. Lechu, ludzki śmiech jest zabójczą bronią. W końcu jednak Gwinona pozwala Lilli iść do celi ojca, upewniwszy się, że nie ma przy sobie żadnego jedzenia. Gdy Lilla odchodzi, Lech zdradza Gwinonie, że ich syn znajduje się w niewoli Wenedów. Po jakimś czasie Lilla wraca i oświadcza, że nakarmiła ojca kwiatami zwianka Lilli i tym samym wygrała zakład, wobec czego żąda uwolnienia ojca. Gwinona, rozpaczając za synem, zgadza się: Weź ojca swego, weź! Ja potrzebuję nauczyć teraz was wszystkich litości. Derwid zaraz po wejściu do sali zaczyna upominać się o swoją harfę, a Gwinona, od razu dostrzegając jego nadmierne zainteresowanie, postanawia dać Derwidowi następujący wybór: albo weźmie ze sobą córkę, albo harfę. Co zaskakujące, Derwid wybiera harfę, której magiczna moc ma zapewnić Benedą zwycięstwo. Ale Gwinona, dowiedziawszy się, co jest dla Derwida cenniejsze, decyduje się zostawić harfę w roli zakładnika, a Derwida odesłać z Lillą. Królowa obiecuje, że zwróci harfę dopiero w zamian za swojego syna. W końcowej scenie czwartego aktu przenosimy się do groty Wróżki, która jest oświetlona czerwonym blaskiem. Roza Weneda stoi przy otworze groty i do zachodzącego słońca śpiewa roczną inwokację. Do obozu Wenedów przybywa Ślas i informuje Rozę o śmierci Derwida oraz Lilli. Pod wpływem słów Ślaza w imię zemsty, Roza bierze nóż i schodzi do lochu, by zamordować Lechona, czyli właśnie syna Gwinony. Gdy Roza pojawia się znów w sali po powrocie z lochu z dymiącym nożem w ręku, w drzwiach staje nikt inny tylko Derwid i Lila. Pierwsze co Roza mówi na jej widok to: "Bez harfy przyszedłeś?" I każda kolejna jej wypowiedź koncentruje się na tym magicznym przedmiocie. O, Bogdaj mnie piorun! Co mówisz? Bo ty bez harfy Harf przyszedłeś zyskasz, o król! I upadniesz na stos z królestwa, bo harfa zwycięży. Lilla, gdy dowiedziała się, że przez ze stracono lechona, każe śladzie podążać ze sobą z powrotem do obozu Lechitów, by próbować odzyskać harfę. W akcie piątym lechici opuszczają zamek i wyruszają w bój. Gwinona zostaje sama, więc każe swoim dwórkom dotrzymywać sobie towarzystwa. Chodźcie tu, dziewki, bo mi samej straszno. Czy która bajek nie umie? Nie gada, bo mi tak straszne, jak w śmierci godzinę. W końcu je od siebie oddala, a do sali wchodzi Lilla. Dziewczyna nie mówi wprost, że lechon nie żyje, ale gwinona pojmuje to pomiędzy słowami chwyta Lillę za szyję, po czym dusi ją za pomocą wstążki, Lilla umiera. Tymczasem jedna z dworek wkracza do sali. Tu coś upadło? Ten trup. O, biedne wielutkie stworzenie. Cóż ci zawinił biedny gołąbeczek? Pozwól przynajmniej, że ją ubierzemy w srebrną bieliznę, w błowatki, w narcysy. i zaśpiewamy nad umarłą lament. Dworka zaczyna lamentować nad zwłokami Lilli. Dworki wynoszą ciało Lilli, a Gwinona znów zostaje sama i okazuje się, że mord niczego nie rozwiązał, niczego nie polepszył. Gdy mię dusiła, dziesięć matek było we mnie zamkniętych. Teraz przerażona, że wszystkie we mnie syczące godziny ucichły. Jestem jak trup. Co uczynię? Aha, odeślę derwidowi harfę, a sama włożę zbroje. W krew się rzuca. Następnie dworki przekazują ślazie, który czeka pod bramą trumny, w której znajduje się złota harfa. Ma przekazać ją Wenedom. W drugiej scenie przenosimy się na pole walki. Wenedom idzie bardzo dobrze, jednak nie wierzą w swoją wygraną bez harfy. Wszyscy więc czekają w napięciu na pieśń magicznej harfy, a tymczasem Lechici zaczynają zdobywać przewagę. W największym napięciu na harfę. Czeka derwid siedzący na kamiennym tronie w lesie, w otoczeniu swoich dwunastu harfiarzy. Za jego tronem stoi Roza. I pojawia się w końcu ślas z trumną. Roza otwiera wieko, a ślepy derwid, wyrywając się do harfy, natrafia rękoma na zimne ciało swojej córki Lilli. Harfy nie ma. Ojciec w rozpaczy popełnia samobójstwo, a Roza każe spalić oba ciała. Tam stos na prawo. Weźcie te dwa ciała i spalcie razem, a wokół stosu trzymajcie urn z królów popiołami. Jeśliby który lichita szedł gwałtem i chciał ze stosu porwać ciała święte, to wy go tymi urnami przywalicie. Później Gwinona ginie zabita zrzuconymi na nią urnami, bo ona brała udział w walce, właśnie ubrana w zbroję. Natomiast Lech zabija lelum. W ostatniej scenie aktu piątego Roza układa stos ofiarny w miejscu, gdzie wcześniej był tron Derwida. Pojawia się Polelum z martwym Lelum na rękach i bracia wciąż są skuci łańcuchem. Polelum wkracza ze zwłokami brata na stos i każe Rozie, aby go rozpaliła. Chce, aby razem spłonęli. Roza instruuje Polelum, by wzywał piorun. Stójcie poganie, przynoszę wam życie. Stójcie, poganie! Przynoszę wam wiarę! Życie i wiarę? Boże, patrzaj z nieba na tych dwóch ludzi przed stosem Weneda konającego. Patrzaj na tych ludzi i pomyśl, jakim Ty dajesz stworzeniom chwilę triumfu i urągowiska. I przyszli, kiedy mój lud cały skonał. I przyszli, kiedy mój brat już nie żyje. I przyszli, kiedy niebo oświecone łunami stosów, gdzie się palą trupy. I tu mi dają życie? O stworzenia, czuję nad Wami w sercu wielką litość i wielką zgardę. O nie, pozwól Boże, aby grobowiec mój był na tej ziemi, gdzie oni żyją. Chmury, czarne chmury, co uciekacie z trupiego pola, ostatnie miacąc pioruny. O chmury, podnoszę do was tę rękę w łańcuchu z tą drugą ręką mego brata trupa. Obie te ręce i ten łańcuch proszą o piorun jasny, litosny, ostatki. Cóż, nie słuchacie? Więc tą ręką, trupiem i tym łańcuchem wzywam do walki was, napełnione piorunami burze, aż prośbą piorun was nie wywołany wydrę przekleństwem. Piorun bije w stos i drzewo zajmuje się złotym płomieniem. Lelum i polelum nikną w blasku. Powoli nad gasnącym stosem ukazuje się postać Boga Rodzicy. Awek nieśmiertelna! Cudowne widmo w obręczy z płomyków! Roza Veneda, wchodząc na stos zagasły, grzebie w popiołach, znajduje łańcuch próżny, którym przykuci byli do siebie Lelum i Polelum i rzucając go pod stopy Lecha, mówi Patrz, co zostało z twoich niewolników! Tragedia ta została napisana 11 z głoskowcem, częściowo rymowanym, częściowo białym, co oznacza, że częściowo nie był rymowany. Utwór wyposażony został w stylistykę bliską mitologii celtyjskiej. Jeśli chodzi o budowę dramatu, utwór czerpie tutaj z tradycji antycznej, np. poprzez konsekwentne wprowadzanie chóru. Każdy z pierwszych czterech aktów zamyka pieśń chóru 12 harfiarzy, ale jednocześnie spełnia kryteria dramatu romantycznego, ponieważ łamie wiele klasycznych zasad, m.in. zasadę dekorum czy zasadę trójjedności. Na przykład w tragediach nie powinny pojawiać się zabawne kwestie, a tutaj mamy ich tak naprawdę bardzo dużo. Słowacki wprowadza tutaj także fantastyczne zjawiska i magiczne rekwizyty, jak chociażby. Harfę. No i w utworze pojawiają się także charakterystyczne dla Julka wątki antyklerykalne. Należy zaznaczyć, że według obecnego stanu wiedzy to Lechici są protoplastami Polaków, bowiem to właśnie plemię podzieliło się na plemiona polskie między innymi jednak w poemacie słowackiego wyraźnie mamy sprzyjać Wenedom i taka perspektywa ma za zadanie ukazać dwoistość natury narodu polskiego, co było inspirowane popularną ówcześnie teorią podboju i przemocy Ludwika Gumplowicza. W myśl tej teorii grupy przybierały postać hord mniejszych grup i plemion większych grup, czyli połączeń wielu hord. Grupy te walczyły między sobą, w związku z czym pojawiały się początki przywództwa, jednocześnie powstawały pierwsze ośrodki władzy na określonych terytoriach. Podstawowym czynnikiem tworzenia się organizacji państwa jest tu walka pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Gumplowicz twierdzi, że żadne państwo nie może powstać bez użycia siły. Władzę zdobywa plemię liczniejsze i lepiej zorganizowane, podporządkowuje sobie słabszą grupę, najczęściej czyniąc ich niewolnikami. Przemoc miała więc być czynnikiem kształtującym państwo. Nie da się całkowicie odrzucić takiej perspektywy, jednak trudno jest uważać, aby był to jedyny czynnik, który wpływał na kształtowanie się państw. Moim skromnym zdaniem, o wiele więcej sensu ma chociażby teoria umowy społecznej, która została zapoczątkowana przez Thomasa Hobbsa jakieś dwa wieki przed Gumplowiczem. Tam również zawierają się elementy przemocy, ale nieważne, to jest w ogóle temat na, na inny czas. W każdym razie, klęska Wenedów miała niejako ukazywać tragizm narodu polskiego. Nasze porażki nie wynikają z braku zaangażowania i heroizmu, co widzimy na przykład poprzez postać Lili, ale bardziej przez brak wiary we własnej siły i przez ciągłe oczekiwanie na cud, czego symbolem jest chociażby harfa. Ostatnia scena w dramacie jest trudna do zinterpretowania, dlatego chciałam ją zawrzeć jak najszerzej tutaj w tym filmiku. Wydaje się ona być bardzo symboliczna i można ją interpretować na różne sposoby. Można powiedzieć, że wszystko zostało rozwiązane, ale nadal nic nie wiadomo, tak? Bo zakończyła się bitwa, zakończyła się wojna między plemionami, ale mm, chociażby w świetle przepowiedni rozy, o której czytelnik wie, Trudno jest powiedzieć, czy to jest faktycznie koniec. No i jeszcze mamy postać Boga Rodzicy, która również może oznaczać wiele, wiele rzeczy. Czy to ten cud, na który tak czekali? Czy cud przyszedł za późno? Czy może jest jeszcze nadzieja? Napiszcie w komentarzu, co Wy uważacie na ten temat. Czy lubiliście Lille Wenedę, Czy musicie ją teraz czytać? Czy jesteście po prostu tym zainteresowani? Napiszcie, co Wy uważacie o ostatniej scenie tego dramatu. Hej, na koniec chciałabym jeszcze serdecznie pozdrowić Mateusza. Pozdrawiam Cię Mateusz. I chciałabym też podziękować serdecznie Marcie i Sebastianowi, którzy pomagali mi w dzisiejszym filmiku. W opisie pod filmem znajdziecie linki do ich mediów społecznościowych. Lajkujcie i subskrybujcie. Dziękuję za oglądanie. Pa-pa!